Witam Was, kochane. Chciałam Wam nagrać dzisiaj wideo o tym, czym jest sofrologia. Sofrologia jest metodą, która została wymyślona i w sumie jest częścią życia doktora Alfonsa Caicedo, który wynalazł ją, będąc lekarzem, psychologiem. Pojechał do Azji i tam studiował medytację, jogę, zen, wszystkie te techniki, aby zdać sobie sprawę, jak zrobić, jak pomóc ciału, jak pomóc ludziom, którzy mają problemy, problemy z ciałem przede wszystkim i jak to połączyć. I połączył te wszystkie metody w jedną metodę, która nazywa się sofrologią we Francji, która jest używana w Hiszpanii, w Szwajcarii, więc macie pełno krajów, w których jest coraz więcej sofrologów i dlatego właśnie szerzę w tym momencie sofrologię na Polskę, ponieważ chciałabym naprawdę, żebyście odkryły te metody, które naprawdę pomogły mi w tym momencie zmienić moje życie, ale jednocześnie na przykład w momencie, który przeżywamy teraz, to zamknięcie na przykład się w domach. Ja teraz też jestem zamknięta u siebie w domu, ponieważ żyję w rejonie paryskim, więc jestem jeszcze bardziej w ryzykownej strefie, że tak powiem. Pomagają temu, żeby spojrzeć na to, na każdy dzień, na każdy moment naszego życia spojrzeniem, jakbyście patrzyli na to po raz pierwszy raz. Przed chwilą robiłam seans dzisiaj sofrologii, jeżeli chodzi o sen. Seans jest dostępny na Facebooku, jeżeli chcecie, możecie go zobaczyć. Na live'ie na Facebooku byłam jednocześnie. Możecie go posłuchać, bo zobaczyć, mówię zobaczyć, ale to bardziej posłuchać i przeżyć. Chodzi o to, żeby przeżyć sofrologię, tak jak większość technik nie tłumaczy się sofrologii za bardzo, przeżywa się ją w ciele przede wszystkim. Więc zobaczcie, jak uczymy się oddechu, jak uczymy się odsyłać negatywne emocje, negatywne odczucia w ciele z naszego właśnie ciała. Zobaczcie, jak możecie przeżyć i spojrzeć na moment, kiedy idziecie na przykład spać inaczej i zobaczcie na przykład, jak możecie użyć sofrosynchronicznego oddychania właśnie ze słowem pozytywnym. Co jest superowe w sofrologii, to, że zawsze koncentrujemy się na pozytywie. Nie idziemy w coś, co nam przeszkadza, co nas boli, żeby to nas zostało. Odsyłamy to od siebie, a koncentrujemy się na pozytywnych wspomnieniach, na pozytywnych przeżyciach, ponieważ wasze ciało zapamiętało, w waszych komórkach jest pamięć komórkowa wszystkich pozytywnych przeżyć z waszego życia. I koncentrując się na tym właśnie, co było super, co było dobre, co było pozytywne, co wam przyniosło pozytywne emocje, odtwarzacie te emocje i te odczucia tu i teraz w waszych pięciu zmysłach, waszych w dotyku, węchu, zapachu. I wszystko to przeżywacie tu i teraz, tak? Więc zapraszam Was na seanse sofrologii, również osobiste, ponieważ robię to osobiście dla tych, którzy potrzebują indywidualnie. I również robię seanse grupowe przez Zoom coraz więcej. Chciałabym, żeby Was było coraz więcej, żebyście poznali, jak pozytywna jest sofrologia i jak może Wam pomóc w każdym momencie życia. Mnie najbardziej na przykład poruszyły takie seanse, jak na przykład seanse o tanatologii. To są seanse, które mówią na przykład, nie wiem, czy dla tych, którzy wiedzą i znają, Thanatos to był grecki bóg śmierci. I tanatologia właśnie to są seanse, jeżeli chodzi na przykład, żeby skoncentrować się na tym, na tych pozytywnych przeżyciach, jakie mieliście z osobą, która odeszła na przykład. To było dla mnie takie niesamowite, takie poruszające, jak przeżyłam te momenty, kiedy grałam na przykład z moją babcią w karty.
te osoby, które mi brakuje, przeżyłam naprawdę, wróciłam do siebie i odczułam od nowa w moim ciele, jakby ta osoba była koło mnie, bo ona jest, jej wspomnienie jest w moim ciele. Więc to było takie niesamowite i zapraszam Was również na inne pozytywne przeżycia, takie jak na przykład Waszych podróży, które możecie przeżyć jeszcze raz, tylko zamykając oczy i łącząc się z tym pozytywem. Właśnie przeżyłam dwa seanse dzisiaj w ciągu dnia, jeden po francusku, jeden po polsku. Obydwa o śnie, więc mam teraz taką superową ochotę właśnie położyć się i spędzić niesamowitą, pozytywną noc z tym wszystkim, czym się z Wami podzieliłam i co mam z powrotem również w moim ciele. Więc dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Przesyłajcie informacje o sofrologii, ja się będę nią dzieliła. Coraz więcej mnie będzie. Niestety się mnie nie podbędziecie, bo robię to już po francusku, ale chcę to robić na polskę, chcę Wam się z tym dzielić, chcę Wam dzielić się tymi technikami, bo one są tak proste, a jednocześnie tak niesamowicie ważne i wprowadzają w życiu ludzi tyle niesamowitych odczuć w ciele, łączą ciało i ducha. Sofrologia nie jest religią. Dla tych, którzy by powiedzieli jakośkolwiek, czy coś przeszkadza. Nie, możecie mieć Boga, jakiego chcecie mieć, a tu łączymy się ze sobą, swoim wnętrznem, ze swoim ciałem. To może być też taki sposób Waszej modlitwy, ale jednocześnie nie chodzi tu w ogóle o modlitwę, nie rozmawiamy o tym całkowicie, nie. Chodzi naprawdę o połączenie się ze samym sobą we wnętrzu i odczucie w ciele, co jest tutaj tu i teraz i odesłanie tego, co niepotrzebne, a przyłączenie i znaczy przesłanie do środka wszystkiego, co pozytywne. Zapraszam na seansę. Do zobaczenia do następnego seansu z Beatą. Cześć!